Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę? Ja jestem Kuba, niezmiennie, a dziś wracamy na podlaskie wsie do naszych bohaterek, do naszego uniwersum, ponieważ przychodzą, odchodzą, pojawiają się, znikają. Już praktycznie nam się różne linie czasowe przenikają ze sobą, więc tak. Żony Podlasia, odcinek 5. Ja tylko przypomnę możliwości postawienia mi kawy, herbaty, czego sobie tam życzycie. Pamiętamy również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. A ja tylko tak przypomnę, jest możliwość wykupu premium, YouTube Premium. Wtedy nie macie reklam, ja dostaję więcej za takie wyświetlanie z konta premium. Więc win-win, taka moja podpowiedź. No ja sobie nie wyobrażam raczej korzystania z YouTube'a już bez YouTube Premium, powiem wam szczerze. Więc cóż, no ale każdego to jest wybór, nie zmuszam, tylko przypominam o takiej możliwości, bo wiele osób nawet nie wie o tym, że coś takiego istnieje. A, jeszcze bardzo ważna rzecz, dzisiaj o godzinie 8 wleciał następny odcinek Ślubu od pierwszego wejrzenia. Więc jeśli go nie widzieliście, nie widziałyście, to koniecznie nadróbcie, tutaj wam wyskakuje karta. A już nie przedłużam tego wstępu i co, jak zwykle, lecimy z tym koksem. I moi drodzy, moje drogie, klasycznie, szmata na kolano Udo, trochę pudru, róż na ryj. A, i oczywiście na moim kanale znajdziecie również reakcje na rolnika, na program Rolnik Szuka Żony. Tutaj cała playlista. Dobra, teraz najgorsze przed nami. Dobra, zgniataj tą folię na takie, ale tak nie aż tak, o tak, troszeczkę. I teraz patrz, nalewamy trochę wody i robimy takie błoto. I z tego błota i będziemy szorować, tylko weź się nie kocham, dobra? Bierzesz i szorujemy. I po bokach, później trzeba będzie olejem to ogarnąć. Czyszczenie kociołka po imprezie zajmuje jakieś 4 minuty, czyszczenie kociołka po kilku miesiącach zajmuje 40 minut. Maksymowi bardzo się to raczej nie podobało, ale staram się dzieciaki jakoś tak ogarnąć, żeby różne rzeczy za młodu już umiały robić. Widzisz, dlatego trzeba zawsze rzeczy czyścić od razu, a nie tak jak zostawiliśmy to po ostatnim. Mamy się całą paprzę. No to się paprzesz. Zmyjemy ci to jakoś. Rzucę cię do pralki. No ja nie chcę być brudny. No dobra, to jeszcze chwilę. Pomóż mi i już ci dam święty spokój. Już jestem. Ty już serio wąsy masz nawet. Okularów sobie nie zawróć. Malinówkę, zerwę pomidorka, bo jest ładny. O, idzie koleżanka do mnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam teraniu porabiasz? To trochę zrywam, trochę piołę. A co, idziesz pomagać? Mogę. Czy na kawkę? I na kawkę, i na pomoc. Jaką ci zrobić? Białą. Ale sypaną czy rozpuszczalną? Sypaną z mlekiem. Z mlekiem. Aha, tak, a ty jest. Mi pomożesz zrobić kanapki. Ja Halinkę zapoznałam przez Jasię, bo ona jest Jasię dobrą koleżanką i ja... Czy tutaj będzie odbicie przyjaciółki? No cóż, Jasia podobno wybrała faceta. No to w takim razie przyjaciółka, hops. Znaczy wiecie co, nie wiem na ile tak jest, na ile tak, wiecie, no tak to program przedstawił. Tak to Tereska przedstawiła też. Natomiast ktoś z was napisał w komentarzu, że tam jakieś bardziej prywatne kwestie u Jasi wyszły. Więc okej, okay, no słuchajcie, ja nie będę komentował tego, czego nie widzę, komentuję to, co widzę, no i tyle. Natomiast jeśli tak jest, no to okej, okay, no. Nie będę w to wnikał. Bierzemy to, co dostajemy tutaj. A z Jasią kolegowałam się i tak powstała przyjaźń moja i Halinki. Tereniu, ja pomogę ci zrobić te kanapeczki. Dobrze. Tu już rozkrojone masz, to rób. Dobrze. Nie wiem, czy pomidora wsadzić do środka, czy nie. No. A tak w zasadzie to po co te kanapki? Bo ja się wybieram na kije. Mhm. Ja tam piszę gdzieś tych, nie pamiętam, jak oni się nazywają. O, Ginkoking? Nord? Nord, Ginkoking, no. Tam piszę. A już stara, nie pamiętam, jak to się nazywa. W Brańsku trochę człowiek się krępuje, jak idzie na kije. Chodziłaś kiedyś z kijami? No nie miałam takiej możliwości. Zresztą nie miałam czasu. Nie należysz do klubu seniora? Nie należę. Masz szczęście, bo mam
dwie pary kików z klubu seniora i pójdziemy, rozgrzewkę zrobimy sobie. Dresy ci poszukam. Okay. I do lasu pójdziemy. Dobrze. Pojedziemy do lasu. Okay. Chodź. Chodź. Dzisiaj z Witkiem pojechaliśmy do Siemiatycz, do Krawcowej, ponieważ potrzebuję przerobić sukienkę, którą zamierzam założyć na galę na wyścigach w Warszawie. Taki fajny wyjazd, wreszcie się wyrwę stąd. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, pani Moniko. Kogo tu ja widzę? To się zjawiłam po czasie dłuższym. Dawno pani nie było. No dawno. Po spódniczki może pani przyszła? Spódniczki? A ja 6 lat temu zapomniałam spódniczki zabrać. No właśnie. O Boże. No właśnie. A widzi pani? 6 lat temu. Słuchajcie, ale jak widać, nic w przyrodzie nie ginie. Na wszystko jest czas i miejsce. A ja z czymś innym przyszłam. A co to za młody człowiek tutaj koło pani stoi? No tego młodego człowieka jeszcze nie było. Wstydzi się mnie. A z czym pani przyszła, jak można wiedzieć? Kieckę mam. Tylko, że ona za długa jest, bo wie pani, ja tu rozmiar mam więcej niż niżej. Także ją trzeba będzie skrócić, pani Moniko. To proszę mierzyć. A ja poszukam pani spódniczek. A powiedz, jak ty masz na imię? Witold. Witold. Witek. A ile masz latek? Prawie tyle. Prawie tyle. To 5, tak? Tak. Tak? Witek jest obecnie na etapie eksploracji i poznawania wszystkiego. Także interesował się dzisiaj, co się u Krawcowej działo. Ale bardzo wątpię, że chciałby zostać Krawcem. Ale obserwuje. A chodzi... No to słuchajcie, mamy jakąś zmianę narracji, ponieważ obserwuje to, co może go zainteresować. Brawo. Idźmy w tę stronę. Idźmy w stronę światła i oświecenia. Idziesz do przedszkola? Nie tam. Nie lubisz przedszkola? Nie. Moi drodzy, mamy proszę bardzo odpowiedź. Nie chodzi do przedszkola nadal. A pani jak tam? Wiecie, ja już swoje powiedziałem na ten temat chyba z 5 razy w trakcie trwania całej serii. Więc jeśli jesteście zainteresowani moim bardzo stanowczym zdaniem, no to zapraszam do poprzednich odcinków. A dla stałych widzów mamy potwierdzenie. Przymierzalni? Proszę bardzo. No faktycznie jest 5 kilometrów za dużo. To się można wywalić w tym. Ej, ale powiem wam, że Aldona w wersji takiej luxury jest naprawdę i to pasuje. No oczywiście, że nawet jak szpilki się założy. To co, skracamy? No chyba skracamy. A będą tańce? W top model by jej kazali chodzić. Tutaj macie top model. Nie, tam tańców nie. Konie będą biegały. Może konie będą tańcowały. Konie. No na wyścigi jedziemy, kochana. Na wyścigach, na służewcu. O, to ja mam nadzieję, że będzie ten. Jak to się nazywa? O matko, zapomniałem. Fascynator. Taka wiecie, ta rodzina królewska na przykład w Anglii, w UK zakłada na te wyścigi konne. Takie fascynatory, czy się tak nazywa. Na trybunie honorowej obowiązuje tak zwany dress code. Trzeba się odpowiednio ubrać. Czyli elegancko. Mam zamiar się ubrać tak, żeby wszystkim szczęki opadły. O matko jedyna! Nie boi się pani, proszę wyprostowanej być. O, super. Nie patrzę. Odwraca się pani w tamtą stronę. Elegancko. Bo ja to pani Moniko za parę dni potrzebuję, wie pani? Jak to za parę dni pani potrzebuje? No za parę dni tę kieckę potrzebuję. Gotową mieć. No. To będzie problem. No nie żartuje pani. No będzie duży problem. Za 4 dni? To ja nie zrobię pani. Nic z tego. Musi pani innych sukienek szukać. Makabra. O, ja mam pomysł. Może takie spódniczki? Słuchajcie, pamiętam jak poszedłem w tamtym roku bodajże to było. W tamtym czy 2 lata temu, nie wiem. Nie pamiętam już dokładnie, ale poszedłem oddać garnitur do prania. 2 dni przed. No, zrobiła mi, ale wzrok był ewidentny, jakby... Chłopie, trochę późno. Przypomina sobie pani? A to te moje, tak? Te pani. A ja nawet nie poznałam. No to jest idealna. Nic pani nie przytyła, nie schudła. Zdążyłam przytyć, kochana. I zdążyłam potem schudnąć i zdążyłam jeszcze raz przytyć.
To może jestem parę kilo grubsza niż 6 lat temu. Bo ona jest elegancka, ale mi kiecka potrzebna. Od czasu do czasu lubię się wystroić. Generalnie objętość mojej szafy, jeśli chodzi o kiecki, no to świadczy o tym zdecydowanie, że bardzo lubię w kieckach chodzić. Tylko nie mam okazji niestety, bo muszę robić za babo chłopa, czyli się zajmować męskimi rzeczami. Wiecie co, to jest bardzo ciekawe. Aldona w tym sezonie łamie trochę to, co pokazała nam w pierwszym. Łamie to po prostu tą... No ten obraz siebie, który tam stworzyła i mi się to podoba, bo tutaj widać, że naprawdę może to wpływ właśnie Larysy, że odpuściła, po prostu naprawdę odpuściła, pokazuje bardziej siebie, większą paletę swoich własnych kolorów, a że kolorów jej nie brak, no to wszyscy chyba mamy tego świadomość. Także tak, pani Moniko, oddaję w pani ręce tę kieckę. To z tą się umówimy za 2 tygodnie. Tak jest. Czy za przechowanie coś jeszcze pani mi dolicza? Nie, cieszę się, że pani przyszła. Powodzenia na gali życzę. Dziękuję bardzo. I to pierwsze, to proszę mi życzyć powodzenia w znalezieniu kiecki. To oczywiście, no. To dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Myślę, że nie trudno będzie mi znaleźć inną sukienkę, ponieważ spódnic i sukienek mam no, ponad 100 na pewno. Także jest w czym wybierać, tylko trzeba przetrzepać wszystkie szafy, pudła i tak dalej. Chodź na kije, chodź. Mam ci kije. O. A chodziłaś kiedy? Nie. Lewa noga, prawy kij. Raz, dwa. Raz, dwa. I się wtedy nie obciąża nic, elegancko. Fajnie się idzie z kijami. Bardzo dużo podpierają. Tak jakby 4 nogi było. Bo te kije stabilizują ruchy. A ja zaraz zobaczę, jak ty idziesz, ale fajnie się chodzi. No, teraz chodź. Lewa noga, prawy kij. Lewa noga, prawy kij. Nie tak. Lewa noga, prawy kij. Lewa noga, prawy kij. Niczego się nie nauczysz. Kolinka myliła nogi, jak szła z kijkami. Lewa noga, prawy kij. Prawa noga. Nie chodź. No, o. Dziecko długo się tłumaczy. O, 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 o. Jak umiem, to o, o. A po co ty masz prawe nogi, prawy kij? Mhm. Prawa noga, lewy kij. O tak? Tak. No. No i teraz tak. Jak do poloneza. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, o tak. Raz. O tak, o teraz umiesz. Lepiej ci idzie? Lepiej. Lepiej. No. No, to jest duży relaks bardzo. I dla zdrowia, i dla mięśni, i dla mózgu. I rozgrzewka, cia. I cia. I do góry, cia. I raz, i dwa, i raz. Dwa, trzy, cztery. Co, jedziemy samochodem? Wiesz, ja bym poszła jeszcze i na kijki, ale chyba pojedziemy samochodem jednak. No. Ja już jestem zmęczona. Mhm. 7 kilometrów jest do lasu. No i dlatego postanowiliśmy pojechać samochodem. Proszę, kijeczki. Idziemy. Aha, pamiętasz? Mhm. Pamiętasz, jak się idzie? Zakaz wstępu do lasu, patrz. Tak. Ale skreślony, to można do lasu iść. Ty, ja bym szła? To chodziło raczej o to, że właśnie zakaz wstępu do lasu dla ludzi, ale dobra, skreślony, to idziemy. I szła. I pielgrzymkę do Częstochowy. No. Po takiej imprezie, jak była wczoraj, to nie ma. Nie tak głośno, mi głowa boli. O, ktoś do nas idzie. A ktoś tam idzie. Cześć! Cześć. Więcej was matka nie miała. Cześć! Cześć. Boże, gdzie wasz entuzjazm? Cześć, cześć! Nie ma. Cześć! Entuzjazm ma chyba kaca. Witam. Hej, obo!
Boże, co się stało się? Syndrom dnia wczorajszego? Ojej, no. Kurde, po ogarnięciu kociołka trzeba było skompletować składniki oraz sprzęt cały na wyjazd, więc pojechałam do kociego po klucze oraz po jego pierwszy sort mięsko. Na miejscu zostałam bardzo zmarnowanych ludzi. Karolinka, masz jakieś napary, jakieś ziółka na kacę, bo jest... Jest taki zarąbisty przepis z dziurawca. Taki mocny, nieprzejrzysty w szklance i by wam się spodobał, bo tam się dodaje alkohol i mięte jeszcze troszeczkę. Tylko trzeba 3 tygodnie czekać, dacie radę? Ja też wolę sok z ogórków. Kociamber, potrzebny mi jest klucz do remizy. Oraz mięso, pytałam się wczoraj. Też mam. Zarąbiście, bo poprosiłabym. A co ty chcesz tej remizy? Wziąć namiot, bo lecimy z ekipą pod namioty, tylko bym prosiła was o pomoc, bo nie dam rady tego przenieść. Kochana, pomocy to my potrzebujemy. No, prawda. I jeszcze taka druga prośba, ale to maksymalnie 5 minut, rozłożyć ten namiot, bo to trzeba mi kilka osób do tego, bo muszę sprawdzić, czy tam wszystko... No zależy jaki to jest namiot, może to nie trwać tylko 5 minut. Tylko nie popleśniało przez zimę i w ogóle. Nie dam rady, bo ja czekam, żonę i wyjeżdżę, już mam dosyć. A ty, Denis? Ja spróbuję. Czy dasz radę? Zobaczymy. No to dobra. Ja jeszcze nie powiedziałem tak. My piliśmy wczoraj, nie ty. Dobra, no to ja wam zrobię herbatę. Proszę bardzo, tu są kluczyki. O Jezu, dziękuję. A tu jest. Oj, co to jest? To jest karkówka i szynka. Ile myślisz? Ze 2,5 kilo na pewno jest. To na 20 osób mi wystarczy. Spokojnie. Tak? Czy ja mogę to zostawić jednak, bo jak pojedziemy do remizy, to jest gorąco, żeby mi nie... Ja będę jechał, to przywiozę. Dobra, to dawaj. Szybko, ja was odwiozę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nie wszystkich udało się namówić, no ale dwóch wyciągnęłam, Pączka i Denisa. Tak jak koci robię, powiedziałam, że to będą 3 minuty, ale wiadomo, taki namiot to się rozkłada bardzo długo. Dobra, dawajcie. Dobra. Może nie wiem, które to plus. Boże, przestań za dużo. Ja tu byłem kiedyś, nie? Na Sylwestra. A co wy tutaj w ogóle robicie? Wiesz co, tu mamy taki składzik ze stowarzyszenia i wszystkie rzeczy. Tutaj biwakowe, jakieś... Znaczcie to tam do środka. Dobra. Bo ja się muszę dokopać do namiotów. Nasze stowarzyszenie jest świetnie zaopatrzone. Tylko weź i coś znajdź tam. Wiesz co, i teraz tak, nie wiem co teraz. Z Pączkiem znamy się od dzieciaka. Jak był mały, to go nie lubiłam, bo mnie irytował zawsze, ale już teraz jest w porządku. Jeszcze dziada z babą zaraz ci jeszcze dam. Denisa znam od wczoraj tak naprawdę, bo to właśnie jest kuzyn Pączka, który przyjechał z naszej zachodniej granicy. Dla armii całej robisz tą wycieczkę? Sprzęt dla wojska czy co? Szalona. No. Tylko najpierw namiot dawajcie. Uwaga na głowę. Zmieścisz. Pączek, nie dziurawiec, nie sok z ogóra, tylko robota na kaca najlepsza. Kaca najlepsza praca, no. O, tutaj będzie najodpowiedniej. Dobra. Aby mrówki nas nie obleźli. Mhm. Bo jak nas oblazą, to będzie gorsza sprawa. To jak wlazą nie tam, gdzie trzeba. Też prawda. Koleżanki są po to, żeby udzieliły dobrych rad, spotkać się, porozmawiać, poplotkować. Tereniu, tam w tym klubie jak ty jesteś, dobre te kobiety czy nie? Dobre. Dobre? Dobre są kobiety, spotykamy się. Mhm. Tylko trochę ja mam problem. Bo? Głuche są kobiety. Mhm. Głuche, muszę głośno krzyczeć. No, wiadomo, jak seniorki. No, jednak seniorki, ale dobrze, spotykamy się. Ale może się zapisać. Tak, przemyślę, jak ładnie, ładnie zaproszą, to może i zapiszę się. No, Halinka może... Takie podejście mi się podoba. Mi dać przyjaźń, a ja Halince mogę dać. Warzyw mogę dużo dać, bo mam pole, mam ogród, ona nie ma. A ona dla mnie przyjaźń może dać. To się nazywa dopiero barter. Nie masz czasu, Tereniu, się nudzić, co? No nie mam czasu się nudzić. Ty też zajęta jesteś wciąż. Ja też zajęta jestem. Też jak gdzieś... nie jedno, to no, drugie, ale lecisz. Ciągle coś wynika. No, gdzieś jeździsz wciąż samochodem. Tak. No, ja to nie mam prawa jazdy. No, ja żebym nie miała prawka, to byłby problem dla mnie. Kobieta niezależna.
na dobrą emeryturę, od nikogo niezależna, nikt jej nie rozkazuje, tak jak ja robię, co chcę. Dosyć tego dobrego? Najedli się? Napili. Napili się? I teraz możemy troszeczkę... Możemy wracać. Tak jest. No dobra. Ty, ale tam w lesie zobacz, coś fajnego jest. Widzisz? No. Widzisz? Widzę. No. Idziemy. 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 Tu taki żółty, to nie. O, jest! To nie. Jest! Prawdziwek! A mi się śniły całe noc grzyby. Całe noc mi się śniły te grzyby. We śnie widziałam, te grzyby zbierałam. Prorocze! Nie, to trójek. Nie, koźlaczek. Taki stary, nie bierz go. Nie? Nie. No tak się nie robi, no. W ogóle tragedia. Znaczy w to, znaczy nie... Tragedia. Tak się nie zbiera grzybów. Trochę mam, jakby jak byłem młody, to bardzo często jeździłem z tatą na grzyby, więc naprawdę... Grzyby stare niedobre są, sfleczałe takie i czernieją bardzo. Grzyby, jakie ludzie stare, całe grzyby. Jak się mówi stare grzybie? No... Szukaj jeszcze. Uh-huh. Ty, ja mam. No, ja też. Mam też grzyba. O, jakie śliczne. O, tu dwa. Ja tutaj mam też, ty. I tu dwa mam. No. Zobacz, jakie tu grzyby tutaj. Są. Daj, Tereska. Masz? Zobacz. Zobacz, jakie... Ty, tam jeszcze jest. Sport jest zdrowszy. Grzybami można się zatruć, ile jest co roku zatruć grzybami. Ty może jeszcze są? Szukaj. O, jest. Dawaj, następny. Wyrywaj. O, jaki piękny. Dobrze. Tyle grzybów. Powiem wam, że ja pamiętam, jak raz byłem z ojcem i żeśmy nazbierali, wydawało nam się, że prawdziwków. Tylko coś nam nie pasowało z tym miąższem pod, no wiecie, pod kapeluszem. Ponieważ robił się różowy. Coś takie dziwne, co nie? Więc na szczęście mój tata poszedł do swojego kumpla, który mieszkał nad nami, po prostu w mieszkaniu nad nami. No i się okazało, że to jest kuźwa szatan. To jest taka nazwa popularna dla, czekajcie, goryczak żółciowy. To jest profesjonalna nazwa tego grzyba i to jest trujące. Więc nazbieraliśmy tego całe wiadro. Na szczęście tego nie zjedliśmy. Lawać możemy. Ale wysyp. Serenia. No. Torba. Ile nazbierałaś tam? No. I to malutkie? O. Zobacz. Dzisiaj więcej emocji dały grzyby i sport. Tak. Generalnie ludzie z miasta zazdroszczą ludziom na wsi, życia na wsi. Boże, jak ona generalizuje, ona tak wszystko generalizuje, ta wieś kontra miasto, miasto kontra wieś. Ta narracja i po prostu mi tak już wkurza, naprawdę. No jakoś ja nie zazdroszczę, widzę walory tu i tutaj, ale nie mam zazdrości w sobie, do cholery. Zazdrość o coś takiego jest po prostu przedziwnym jakimś tworem, naprawdę. Czego, naprawdę, nie mogę, po prostu nie mogę z tego, no. Tego, jak ona przedstawia, po prostu cały czas kontruje jedno do siebie, a to może mieć naprawdę swoje plusy i to może mieć swoje plusy różne dla każdego. Ale jeśli ma się zwierzęta, to jest się uwiązanym, jest ciężko. Kiedy wyjadę do Warszawy, ktoś będzie musiał się zajmować gospodarstwem, to znaczy karmić i poić zwierzęta. I umówmy się, taka wieś, jaką ona ma definicję tej wsi, czyli taka typowo rolnicza, to jest jakiś mały odsetek obecnej wsi. Serio. Większość obecnej wsi to są osoby, które mieszkały do tej pory w mieście i po prostu się przeprowadzają na tereny mniej zamieszkałe przez ludzi, ponieważ mają właśnie dosyć tej ilości ludzi.
Dzień dobry. A witam panią, witam, przepraszam. Huczy nie słyszę. Panie, już się pan za robotę wziął. Biorę się za robotę, bez ciebie nie siedzieć, nie wolno, nie? No według umowy mam tu się zająć pani gospodarstwem. Kiedyś się, że tak powiem, opiekowałem, ale teraz nie wiem, co u pani się robi. Będzie musiała mi pani po kolei powiedzieć, co i jak, żeby jakieś gafy nie popełnił. Dobra jest. Jakaś tam kolejność obowiązuje. Co, jak i no i co komu? Ponieważ pan Olek jest osobą w 100% zaufaną, zresztą jako dawny policjant, no to wybór padł na niego. Pisz pan, woda. Konie trzeba przyprowadzać do wody. Dwie kobyły i trzy ogiery. Panie, to 5 koni. Zapisałem. No, tu się podłącza, panie. O. I sama leci. Studni, pompa w studni jest taka. Rozumiem. I napełniamy, tak? I napełniamy. I z tego dużego wiadra to konie przyprowadza się i się poi. A te małe to trzeba nosić do kóz. Rozumiem. Ale ja drugą wodę panu muszę pokazać, panie. Dobrze, dobrze, lecimy. Tylko to trzeba w kotłowni włączyć koło hydroforu, bo tu kran jest rozwalony, wiesz pan? Ten niebieski to jest do grządek. Ten czerwony wyblakły idzie tam, gdzie kobyły na pastwisku. Rozumiem, chodzą, mają rozumiem, tam pojnik ich jest. Idziemy, ogiera pierwszego wyprowadzimy i ten. Żebym wiedział mniej więcej. Napoisz pan. Proszę bardzo. Chodź. Idź, idź, tam będziesz pił. Bibi, ależ dobry koniu. Na 2 dni się napije pewnie, biedak. Do wieczora. I to co, rozumiem, że wszystkie konie po kolei przyprowadzam? 5, bo reszta jest na polu. Aha, dobra. Jak znam pana Olka bardzo długo, no to zawsze mi imponowało jego podejście do pracy, bo człowiek jest robotny, naprawdę. Sam sobie szuka. Dyliżansem jeździć umiem. Tylko tam trzeba uważać znowu, bo tam jest gniazdo czmieli. Fajnie, dobrze mnie pani uprzedziła. Panie, siano jest tam. Zaraz, a czmiele są tu. O, leci, o, widzisz no, widzę, pan? Widzę no. Zaraz. Czmiele pożyteczne są, bo zapylają. Może i zapylają, gorzej jak nie zapylą. No to którego pierwszego? Dawaj pan tego małego. Do małego, dobrze. Telfejsa. To jest jeden z tych na pierwszy rzut do sprzedaży. To wszystko mu wyrzucamy? Nie, to starczy. Starczy? Zaraz od tam do kobyły jeszcze zaraz, rzucimy. Dobrze. Jeśli chodzi o współpracę z panem Olkiem, no to jest na zasadzie barteru. Jeśli ja czegoś potrzebuję, pan Olek pomaga. Jeśli pan Olek czegoś potrzebuje, ja staram się pomóc, także... No od tego są przyjaciele, żeby sobie pomagać po prostu. O, widzę, kawa idzie. To będzie co, kawka, panie Olku? No tak, będzie okazja przedyskutować. No, dziękuję, no tak, dziękuję. Dyskusja wskazana. No bo właśnie mam tu popisane to wszystko, nie? Co i jak po kolei, już żeśmy się ustalali. W związku z tym, że ja bardzo nie mam wprawy, nie? To mi tu trochę to zajmie. Oj, tam siano dać napoić. O, wie pani, ja, to nie pani dziwi, papa, ja tu będę spokojnie w lewo, no w prawo. No to godzinkę maksymalnie. Jak mnie to 20 minut teraz zajmuje, to panie. No nie wiem, czy ja to tak dam radę to z tym wszystkim, rozumie pani, no bo to jednak odpowiedzialność duża. Toż siano i woda, panie, i dla ogiera paszy trochę i tyle, no. A jak któryś mi ucieknie? Oj, tam uciek, to będziesz pan gonił. Wierzchem? Na nogach. No i co tam, Karolcie, będziemy teraz zostawiać ten namiot, tak? No. Dobra, rozwijajcie. No. Dobra, jedziemy, Denis. Kurde, jest niedobrze nadal. O, właśnie, kocima. Będę mógł się przespać w nim dzisiaj? No, a jak je to rozłożysz? A gdzie są te... A, jeszcze taki czarny tam był w samochodzie, worek. Mhm. Rurki z jakieś, tymi rurkami. Nie ma tego. No, też nie widzę. Może teraz nie, też nie. To jest tam z tyłu, te rurki, zobacz. Drewniany parawan jest. Tu będą kolory takie. No i tu będą na tym kolory i po prostu składamy. To jest czerwone. To gdzie to musi to czerwone? To jest do daszku. Ja nie wiem, jak to ogarniemy. Do godnego rozłożenia takiego namiotu potrzeba 8 osób. Dzisiaj było nas tylko 3. To zdecydowanie za mało. To, że Płaczek jest budowlańcem, by na pewno pomogło, ale nie dzisiaj. To nie był ten dzień. Trzecia. Kajpan. Bo mi coś nie idzie, może jakąś przerwę zrobimy, co? Przerwę? No. Ale mordo, baseny budujesz, a to ktoś po minucie rozkładaje przerwę. Dużo. To nie dobra, bo to idzie... Jedzie. Dobrze, pomożesz nam. O Jezu, no hej, Odzia. Dzień dobry, Karolina. A co robisz? Będziesz rozkładała namiot? No sprawdzamy, bo w środku taki jest taki materiał i musimy zobaczyć, czy on jest dobry, czy nie zapleśnia, bo raz ktoś wziął i z mokry złożył i musieliśmy to ogarnąć. A kto ci pomaga? No właśnie... Zostałaś wylosowana. Chłopaki, 3 sekundy przerwy. Dziękuję bardzo. Na rureczkę. Bardzo proszę się potestować.
Za rureczkę? Tak jest. Kurde, dziękujemy, nikt lepszy się. Lepszych nie robi. Znaczy, przepraszam, w tym państwie. To jest imperator rurek. Edzia. Super. Edzia rurkę? Nie? Nie, ja to nie chcę. No więcej nie ma, bo do Maksyma. No. Bardzo dobre rurki. Jakoś odpłacę. Ale my tu też mamy rurki, nie? Do składania. Tak no, jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze dawaj. Haj. Dawaj. Byśmy mieli problem bez ciebie. Gorąco w takim namiocie, nie? Tak. O Jezu, przepraszam. Gorąco, długo się składa. I długo się rozkłada, i długo się składa. Dobra, jeszcze niebieska. O, jest tutaj. Jest tam, no. Mamy to? Mamy to chyba, no. Dobra. Edzia to jest taka osoba, która... U nas to się mówi, że ona by szatana z piekła wyciągnęła, jakby chciała. Więc lepiej się współpracowało z Edzią, bo ona jest konkretna, szybka. Nie marudzi, nie chce przerw. Baba taka, że hej. I to trzeba będzie wsadzić, kurde, my nie damy rady. Bo to... A to jest namiot gigant. Trzeba będzie... Tylko jeden? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. To jest, oj, to ja jest? Nie wiem. To już cztery osoby i nie będzie nawet komu podtrzymać tego. Pod sklep trzeba jechać, nie? Po chłopaków, nie? Tam zawsze są dwie. Nie, bo będę musiała stawiać browary. Ja wezmę. Dawaj. Dobra, co jak to ma wyglądać? Idź z tamtej strony do Edki. A ty tutaj wsadź to. Nie, nie, nie. Oto co wzięłam? Niemcy są pracowici, to było widać po Denisie, ale Polacy są jeszcze bardziej pracowici, a Podlasiacy są jeszcze bardziej pracowici. Podlasiacy czy Podlasianie? Ja już bym się tam położył najchętniej. Dobra, to ja idę. Gdzie ciebie lichą? Do głównej sypialni idę. Słuchaj, Pączek, ty śpisz na tym otwartym, bo tam śmierdzące skarpetki zawsze kładziemy wszystkich. O, widzę, pięknie. To ja niepotrzebnie do pomocy jeszcze. Teraz coś jest nie tak, co? Nie, on brakuje. Powinien być bardzo tamto. Oho. Tak. Tą stronę musimy jeszcze. Kto to robi? Kto to stawia? To trzeba roz... I na nowo postawić, to nie tak, tam co to? Weź się! Przestań! Wszystko dobrze! Dawaj! Ja to bym nie chciał w tym namiocie spać. Dobra. To już jest gotowe, wskakuj do środka. Mhm. Elegancko, super. Dawaj na salony! Ja pierwszy! Ty pierwszy? A dużo miejsca jest, nie? Jest bardzo dużo miejsca, można wchodzić wszystkim. To jest dla dzieci, proszę nie ześwinić. Dobra, nie śmierdzi, co? Nie. Troszkę może. Wszystko elegancko, białe sienko, jak na... Ja coś lubię. A jak, Karolcia? Już. Plan spełniony? Dziękuję. Możemy iść? Możecie iść. Mówiłam, że te 3 minuty będzie trwało. No, a prawie wyszło. Dziękuję, Edziu. Dziękuję. Ja, Edzia, koci, jesteśmy naprawdę zwierzętami stadnymi. Zawsze jest pełno ludzi koło nas. W weekendy jest totalne zatrzęsienie, drzwi się nie zamykają. Uwielbiamy i ludzi, i zwierzęta. Zawsze musi się coś dziać naokoło, bo będzie wtedy nuda. Pamiętajcie, że jeszcze są miejsca. 500 zł za noc. Tak jest. Ale dla was 400. Zrobiliśmy to. Co porabiasz? O, obieram. Obieram. Brzydki, a co Terenia przyniosła za sprzęt? Suszarkę. Przyniosłam suszarkę do grzybków. A ile on prądu ciągnie? No sporo. Ale jak chcesz mieć dobre grzyby, dobrze wysuszone, no to niestety, to kosztuje. To kosztuje, tak jak wszystko. Tak jak wszystko. Wszystko tak. Będziemy obierać razem? Tak. Słuchaj, tylko trzeba kroić do suser do tutaj. No ja wiem, ale na razie na początek obieram. Tak. Grzyby jak się zbierze, to trzeba od razu przebrać, bo są niedobre. Już na drugi dzień niedobre są grzyby. Ja takiego urządzenia nie używam, dlatego że wykorzystuję jak jest słońce. A dzisiaj było bardzo ładne słońce. I co ty wykorzystujesz? A, nic. Kostka pod domem. Aha. Karton, jeden albo drugi. Aha. Na to kroję. Mhm. Takie te. Mhm. I elegancko się suszy. Chodź, robimy eksperyment. Dobrze. Troszkę na sznurku zrobimy, a troszkę tu. I zobaczymy, gdzie będą lepsze. Tereniu, nadziewanie właśnie grzybów na nić już do suszenia. Ja ci kroisz w takie plastry. Nie. Już ja ci pokażę. Ja kroję. Takie cięższe, żeby szybciej. Plaster, przeschło. Żeby ten plaster się nie zlepił. Mhm. To daje takie coś. Na przemian. Na przemian.
I znów daję plaster. O. I znów daję to. Tak, proszę, teraz ty tak rób. A ja ci nakroję. Tak. Okej. O, i to szybko ci wyschnie. Nie. Niedobrze. No jak? Proszę. Nie mają prawa dotykać. Słupek musi być. I to najlepiej, żeby tak było. O, Linka, o tak słupek. No, ale tak to może się przerwać. Nie przerwie się, bo są bardzo twarde. Bo jak będzie dotykał, to długo będzie skunął. Ucz się od starszej kucharki. Starsze czasami też niech się od młodszych uczą. No. Brawo, tak, dokładnie. Według mnie wymiana myśli może działać w obie strony. Z powodzeniem. A ile ty starszy ode mnie, młodszy ode mnie? Dycha. Dużo, 10 lat, wiesz. Ojej. Halinka jest wesoła kobieta. Halinka jest wesołą kobietą, tak. O, widzisz, jak fajnie? No. A wiesz, jak będzie fajnie zechło? O, ile prądu zaoszczędzisz. No. Ajajaj. Wyglądają, na słoneczku powiesimy. Bo kralę sobie zrób. Ale nie wejdzie na głowę. Wejdź. No. Ten zbiór udał się. Udał się. Piękne. Że jeszcze godzinkę poschnie, to będzie mega. Godzinkę? No bez przesady, to będzie trwało o wiele dłużej. Nie, no chyba nie. Chodź, zobaczysz, jak się suszy. To jest wiatraczek. No i to wszystko wysusza. Tak, wysusza. To w ten wysusza. Sposób. I paruje bardzo. Tu będzie no. Zaraz parę, ja tylko będę chodzić wycierać. I sprawdzać. Tak. No, dobra, niech się suszą. Tak. Są ludzie, co nie lubią lasu, a ja uwielbiam. No jestem wychowana w lesie. Uwielbiam chodzić na grzyby, zbierać grzyby, a jeść nie za bardzo. Dziura w przewodzie wodnym. No to też do zrobienia. Co tam pan kombinuje jeszcze, panie Olku? Tam przewód do wymiany jest, bo tam pęknięty i tu pęknięty. Ja wiem, no to prysznic jest. No szkoda trochę wody, nie? Pokażę pani oryginalny sposób załatać dziurę w przewodzie. No widzisz pan, dobrze pan po gospodarsku myślisz, bo mi tu się nie chce myśleć po gospodarsku. Ja mam dosyć, 7 lat się męczy. To są męskie sprawy no, bardzo. No ja wiem. Nie ma czegoś takiego jak męskie obowiązki czy damskie obowiązki, bo panowie też mogą naczynia zmywać czy wrzucić do zmywarki. Tylko przyklasnąć. A panie mogą wziąć młotek i wbijać gwoździe, ale chodzi o to, że nie może się kobieta zajmować cały czas męskimi pracami, a mężczyzna kobiecymi, bo to jest bez sensu. I no, w życiu chodzi o zdrowy rozsądek i o balans, wiadomo, tak? O, widzę, jest taki jeden z potrzebnych elementów, u pani się przewraca, a taki inny element, zwykła, proszę panią, reklamówka. To pan jak MacGyver chyba. Właśnie, zaraz zobaczymy. Zrób zapałek, helikopter zrobił, nie? Mamy tu. Wyjciek. O. Przytrzymam. Prowizorka to jest coś ogarnięte, naprawione. Na chwilę, na zaś. Na moment. I tu dziura. I tu dziura, same dziury. Prowizorki mam dosyć sporo, bo nie ma komu naprawiać rzeczy. Jest brama, przy której zginął słupek. Ta brama już drugi rok stoi przywiązana sznurkiem. Drzwi ogiera są podparte paletą. Drzwi u klaczy są podparte słupkiem. Mnie się już nie chce. Zaraz będzie test. No i proszę, proszę popatrzeć. Świetnie! To żeś panie, nie trafił pan w dziurkę. Ale czy pani... to z innej dziurki? Patent to jest patent, nie? Ale to więcej ciekło chyba. Nie, nie, to lało się. A tam... teraz to tyle co nic. Można jeszcze kawałek drugiej reklamóweczki to dorobić i na pewno nie będzie ciekło. Pan Olek jest zdecydowanie złotą rączką, bo umie wszystko naprawić. To jest pęknięte chyba. Z niego cieknie. Zawór, trzeba wymienić. Klucz francuski, jeden, drugi i wymieniony. I zawór nowy. To pani zrobię, to jest krótka piłka, nie? Dla pana Olka jest. No nie wiadomo, może krzyżak pani od razu wzięła? Mam, coś tam mam. Ale ja mam taką propozycję, nie? Tak. Ja jestem, że tak powiem, majster, a pani czeladnik. Ja pani będę mówił jak i co, a pani powoli
będzie odkręcać. Jak ja bym się wzięła za to, to ja bym to sama zrobiła. Aha. Ale panie, mi się już nie chce do niczego dotykać. Żaden młotek, żadne śrubokręty, żadne nic. Proszę, działaj pan. Działaj pan. A ja sobie popatrzę, nie ma. Ja muszę być kobietą wreszcie, bo już mam dosyć. Bardzo rzadko mam takie sytuacje, kiedy mogę popatrzeć, jak mężczyzna pracuje. To jest... W Aldonie chyba coś pęka. Coś wyjątkowego absolutnie. Widzisz, pani poszło. Widzisz pan, co ja się będę męczyć, jak pan to może zrobić? Muszę skorzystać z imadła. Lub... Imadło mam w tym, na stałe zakręcone. No tak w... mi się wydaje. Tam, gdzie są narzędzia. Ja też idę zobaczyć. Widzisz? Widzisz? Tak. Idziemy, nie? Jedno mamy. Teraz próbujemy to wykręcić, nie? Jak się da. Gorzej, jak się nie da. Jak myślisz, da się czy nie? Zobaczymy. Da się. Da się, widzisz? Tak, widzę. Jacy goście jesteśmy? Tak. Dobrze? Bardzo dobrze. Super. No, ale będę miał do ciebie prośbę, Witek. Tak. Wiesz, tam w tym wiaderku leży o taki granik i ta taśma, nie? Masz na wzór, przynieś mi tu, dobrze? A ja w tym czasie oczyszczę to wszystko. Niestety, Witek, nie ma okazji dość często obserwować jakichś panów, którzy coś robią, jeśli chodzi o zajęcia typowo męskie, naprawy. Także każde typowo męskie zajęcie bardzo się interesuje. Żeby uszczelnimy, wiesz? Tak. Bo inaczej będzie ciekło. Będzie. Będzie ciekło? Tak. Nie, no po to robimy, żeby nie ciekło, no co? Tak. No dobra. Teraz chwila prawdy, no muszę to wkręcić, nie wiem czy mi się uda. Panie patrzy, patrzę, się uczę. Panie, a ja nie chcę się uczyć, ucz pan Witka. Panie, byś pan siedział, pichcił na przykład, sprzątał, szydełkowałbyś pan na drutach, byś pan robił, co tam takie jeszcze jest? O tą łatę sam przymocowałem. Koniec świata. No. W sumie nie spodziewałam się, że pan Olek ma takie talenty różnorakie. Łącznie z igłą i nitką. Być może szybciej by poszło, gdybym ja sukienkę do skrócenia oddała panu Lukowi, zamiast krawcowej. Tu, ciekło. Tak. Szło. Tak jest. Śmiechać nie idzie. Puszczam. Nic nie idzie. No puszczam. Puszczam. Poszło? Poszło. Dobrze, zamykam. W skali 1 do 6 jaką cenę pani mi wystawia? To najpierw zobaczymy, jak tam na końcu szlaucha. Czyli pojedło dla koni. Tak jest. Alala. Na pojedło idziemy, olala. Zobaczymy. Dobra. Olala. Dobra, olala, właśnie olala. Czy leci, czy nie leci? Jestem pewien, że jest wszystko w porządku. Proszę, test. Nie cieknie. Nawet nie słychać, że szumi, nie to, no że pięknie. Nie cieknie. Bardzo dziękuję. Także, no jaka ocena mi? Szóstka z plusem może być. O, nawet, szóstka z plusem. Nawet z plusem. Proszę pana, za taką robotę, wiadomo, no. Hydraulik by ściągnął z pani trochę to pieniędzy. To co, ile pan kasy chcesz? Ja na pieniądze nie jestem chciwy tak ogólnie, ale słyszałem, że w sobotę pani już... pędzi nas Służewiec. No pędzę. I wiem, że ma pani pewniaka w obstawieniu koni. A skąd pan wie, że mam pewniaka? Proszę panią, pół wygrany. Do przegranej się nie dogładam. To co, w sobotę się widzimy o której? O czwartej chyba, nie? Litości, ja o czwartej nie wstanę. Ale panie, to już jasno jest. Panie, kogut pana obudzi? Zjadłem koguta, nie ma kogo mnie budzić, także o szóstej się umawiamy. No dobra, ja panu jeszcze jakieś może roboty wynajdę. To się coś zawsze znajdzie, wie pan. No dziękuję, postoję. Moi drodzy, moje drogie, tak oto dobrnęliśmy do końca 5 odcinka Żon Podlasia. A jeśli mój film i moja skromna obecność w nim wam przypadła do gustu, zostawcie polubienie pod nim, udostępnijcie, lajkujcie, komentujcie, wpadajcie na inne serie na moim kanale. Widzimy się w następnym filmie. Dzięki wielkie i pa, pa.